10 wesel zakończonych katastrofą. Numer 10. Siatkówka z tequilą. Bernie i Jamie Wilkins z Lyndhurst w Anglii musieli poczekać na swoje prawilne wesele aż 23 lata, a wszystko dlatego, że przed laty w dniu zaplanowanego święta przyszły mąż tak się spił, że przegapił uroczystość. Jak informuje na portalu Advertiser Times Antonella Lazeri, para 23 lata temu zaplanowała sobie bajeczne złożenie przysięgi na słonecznej plaży w Meksyku, a że do romantycznego zachodu słońca było jeszcze trochę czasu, Bernie postanowił pograć siatkówkę plażową. Tyle, że w przerwach zamiast wodą raczył się tequilą. Spił się tak, że wystawił Janie czekającą na plaży w sukni ślubnej wraz z osobą mającą udzielić im ślubu. Na szczęście para nie zaprosiła na ślub żadnych bliskich czy znajomych. Kobieta ostatecznie wybaczyła Berniemu, z którym pobrała się ponad 2 dekady później na motorówce nieopodal portu w Leamington. Numer 9. Wesela celebrytów. Pewnością jednak nieudana podróż weselna Berniego i Janie do Meksyku nie była tak kosztowna jak impreza poślubna Kim Kardashian. Jedna z imprez, dodajmy, ponieważ słynna Kardashianka wychodziła za mąż 3-krotnie. Jak informuje Siofra Brennan z Daily Mail, eksperci z portalu Bitvine.com obliczyli średni dzienny koszt najkrótszych celebryckich małżeństw. Koszt wesela podzielili na ilość dni trwania małżeństwa. Związek Kim z koszykarzem NBA Chrisem Humphreysem jest niekwestionowanym zwycięzcą tej kategorii. Każdy z 77 dni małżeństwa kosztował parę prawie 110 tysięcy funtów, biorąc pod uwagę, że na wesele wydali prawie 8 milionów. Później zarzucano celebrytce, że wszystko było chwytem marketingowym mającym rozpromować całą rodzinę. Nawet jeśli tak, to się opłaciło, bo zaangażowanie mediów w wielki dzień przyniosło gwieździe 18 milionów zysku. Numer 8. Detoks i drinki równa się. Na portalu popculture.com redaktor Daniel S. Levine przytacza historię, która ponoć wydarzyła się naprawdę, a opowiedziała ją na Reddicie wedding plannerka, odpowiadając na ogólne pytania o to, czy ktokolwiek był kiedyś na weselu, które okazało się być kompletną katastrofą. Panna młoda, która była dosyć upierdliwą klientką, próbując tuż przed weselem zrzucić co nieco na wadze, piła jakieś podejrzane koktajle detoksykacyjne. Już w dniu wesela w połączeniu z alkoholem i małą ilością jedzenia zaowocowały one problemami gastrycznymi, a jeden bączek przerodził się w coś większego, co wypełniło lateksowe, odchudzające majtki ciekłą, okropnie śmierdzącą cieczą. Do wszystkiego doszło tuż przed tym, jak świeżo poślubieni mieli odbyć swój pierwszy taniec. Występ opóźniał się, a asystentka wedding plannerki pomagała pannie młodej się ogarnąć. Niestety coś im nie wyszło i gdy w końcu doszło do tańca, zabrudziło to wartą 15 tysięcy dolarów sukienkę, a pan młody w ferworze tańca, no, trochę się ubrudził. Numer 7. Redditowe wojny. Nie do końca wierzę w tę mocno bawną i śmierdzącą historię, ale z pewnością kolejna opowieść z Reddita nosi w sobie ziarno prawdy. Niektórzy potrafią tak się zafiksować na swoim weselu, że chcąc, by ich impreza była niezapomniana i wyjątkowa, potrafią pokłócić się na dobre z całą rodziną. Autorka gorzkich żali na Reddicie opisuje konflikt z siostrą. Nasza bohaterka zarezerwowała sobie swoje wymarzone miejsce na wesele na 3 lata w przód. W międzyczasie jej siostra znalazła sobie narzeczonego i zaszła z nim w ciążę. Para stwierdziła, że pobiorą się bez zbędnej zwłoki i zapytała naszą bohaterkę, czy ta nie odstąpi jej swojej rezerwacji sali weselnej. Wydawać się to może błahym problemem, ale nie dla naszych sióstr. Stoczyły ze sobą całą batalię, zaangażowały uczestników Reddita, aż ostatecznie rodzice obu kobiet stali za ciężarną siostrą i cofnęli naszej bohaterce finansowanie cateringu. W odpowiedzi ta nie zaprosiła ich na ślub. Jak widać, do katastrofy weselnej może dojść na długo przed samym przyjęciem. Numer 6. Roztrzaskany helikopter. Niestety niektóre wesela kończą się dużo tragiczniej. Tak było w 2018 w Teksasie. Państwo młodzi, Bailey i William Blair, dopiero co poprzysięgli sobie wieczną miłość, po czym przeszli pod rzędem sztucznych ogni w kierunku helikoptera. Mieli odlecieć nim na wesele z bajki. Niestety po 2 kilometrach lotu maszyna roztrzaskała się o pobliskie skały. Wszystko na oczach świętującej rodziny. Niestety nie jest to odosobniony przypadek. Rok wcześniej 32-letnia panna młoda z Brazylii helikopterem miała dotrzeć na swoje weselne przyjęcie. Ten rozbił się około 1,5 kilometra od miejsca imprezy. Kobieta zginęła na miejscu wraz z pilotem, swoim bratem i towarzyszącą im fotografką. Numer 5. Tragiczne wyprzedzanie.
W 2018 na wesele nie dotarło również dwóch Polaków. Nieszczęśni młodzi mężczyźni, świadek i jego kolega, zginęli jednak w wypadku drogowym. Jak opisuje kulisy tragedii portal WP.pl, Mateusz i Bartek mieli po 24 lata i znali się od dziecka. Jechali prostą drogą do kościoła. Stracili panowanie nad pojazdem podczas wyprzedzania. Ich auto dachowało, a później uderzyło w drzewa. Auto było dosłownie zmiażdżone. Jeden ze strażaków stwierdził, że po prostu zamieniło się złom, a oni nie mogli już w niczym pomóc. Od zmarłych pobrano próbki krwi, by stwierdzić, czy byli trzeźwi. Mimo to wesele się odbyło. Ponieważ wśród ofiar był świadek, to weselnicy przybyli na miejsce wypadku po obrączki i pojechali na zabawę. Numer 4. Zawalony dach. Do największej cywilnej katastrofy w historii Izraela, jak możemy wyczytać na Wikipedii, doszło w maju 2001 w Jerozolimie podczas wesela. O 22:43 zawaliło się trzecie najwyższe piętro domu weselnego Versailles w trakcie imprezy Karen i Asafa Drorów. Zginęły wówczas 23 osoby, a najmłodsza miała 3 lata. Najstarsza babcia pana młodego 80. Rannych zostało aż 380 osób. Przyczyną katastrofy były wady konstrukcyjne. Budynek został zbudowany metodą, która wkrótce po jego ukończeniu wyszła z użycia. Pan młody nie doznał większego uszczerbku na zdrowiu i wyniósł swoją ciężko ranną żonę z zawaliska na rękach. Z pewnością ten typowy ślubny gest nie tak miał wyglądać. Numer 3. Zabójcza sesja zdjęciowa. Tragiczne kulisy zdarzenia z 2012 przytacza na portalu Odi.com Grace Murano. Panna młoda postanowiła wziąć udział w pewnej rodzaju sesji zdjęciowej, podczas której sukienka może zostać nieźle sfatygowana. Kobieta weszła w ślubnym stroju do rzeki w okolicach Darwin Falls w Quebecu, a fotograf miał robić jej zdjęcia. Niestety suknia zaczęła szybko nasiąkać wodą, co sprawiło, że Marii było ciężko nad nią zapanować. Namoczona tkanina porwała ją za sobą, ostatecznie zabierając ją na dno. Numer 2. Salwa honorowa. Tak jak powinniśmy być ostrożni podczas wchodzenia do rwącej rzeki, tak samo należy uważać z bronią. W listopadzie 2016 w północnych Indiach świeżo zawarte małżeństwo miało zostać uczczone salwą honorową. Jak pisze Murano z Odi.com, goście zaczęli strzelać w powietrze. Najwyraźniej jednak nie znali procedury, ponieważ trafionych z błąkanymi kulami zostało aż 5 osób. Niestety jedna z nich, 48-letnia kobieta, dostała w klatkę piersiową i zmarła po przewiezieniu do szpitala. I numer 1. Atak terrorystyczny. Na niebezpieczeństwo weselników czyhają nie tylko brak zdrowego rozsądku czy błędy konstrukcyjne budowli, ale również terroryści. Do najtragiczniejszego pod względem liczby ofiar ataków w tym roku w Kabulu w Afganistanie doszło w sierpniu podczas przyjęcia weselnego. Bomba, którą terrorysta samobójca odpalił w czasie zabawy, zabiła 63 osoby. Kolejne 182 zostały ranne. Talibowie nie przyznali się do winy. Zamiast nich odpowiedzialność przypisali sobie członkowie Państwa Islamskiego, którzy jednak, jak głosi portal Vox.com, mają wsparcie tych pierwszych. I to już wszystkie opowieści na dziś. Jakie historie chcielibyście jeszcze usłyszeć? A jeśli wy szykujecie się do ślubu i planujecie wieczór kawalerski i chcecie uniknąć jakichkolwiek tragedii, sprawdźcie koniecznie film na moim drugim kanale Everyman, do którego link widzicie tutaj, a także znajduje się w opisie. Tam poznacie sprawdzone metody na wieczór kawalerski. Powodzenia i piona!